Kolejny meczek, zaczynamy od karuzelki, zacząłem sobie wybierzemy. Co my tu mamy? Miecz? Jeden, bardzo daleko. Uff, to kiepsko. Dobra. To zaczynamy od płaszcza. Z racji tego, że jak już mówiłem, płaszcz jest jednym z najbardziej pożądanych itemów w obecnej mecie, z racji tego, że bardzo dużo się zadaje magicznych obrażeń ogólnie teraz w grze. Więc sprzyja to bardzo graniu przeciwko Evelyn, przeciwko Panteonowi, przeciwko Aurelionowi. Tyle jednostek, które zadają magiczne obrażenia. I jeden złoty wypadł ze skrzyneczki. Co my tu mamy? No w teorii moglibyśmy nawet do piratów sobie tutaj podejść, tak sobie myślę. Tego jednego Gravesa to sobie kupić. Przydałby się ten drugi Graves, ale no... No nie, zobaczmy co wypadnie z przedmiotów. Twisted Fate raczej nie chciał sprzedawać. Szczególnie, że raczej łatwo się upgrade'uje, bo nikt ich nie kupuje. Zobaczymy, czy dostaniemy znowu złoto, czy jednak jakiś przedmiot. Przedmiot jednak. Okej. Okay. No dobra. Słyszy... O, widzicie? Drugi Twisted Fate i upgrade'owany. O, ale mam teraz zagwozdkę. Ale mam teraz zagwozdkę. Drugi Twisted Fate. Czy Kennen jednak? Na pewno musimy zrobić tak. Na pewno musimy zrobić tak. No kurczę. No ten Kennen jest naprawdę asem strasznym. Sam nie wiem, wam powiem. Sam nie wiem. Może dostaniemy złoto i wtedy kupimy Kennena i tak. Nawet bym się nie obraził. Ja. Jesteśmy przedmiot. No dobrze. No trudno. Moglibyśmy sprzedać Gravesa. I wstawić mordy Kaisera. Tak też zrobimy. Bo mamy wtedy dwóch knightów. Czysto po prawej stronie. To sobie ich wstawimy tak. Pytanie teraz za 100 punktów. Co robimy z przedmiotami? Mi się to totalnie nie podoba. Totalnie mi się to nie podoba. Na razie zrobimy tak. Chociaż nie musiałem tego robić w tej walce, mówiąc szczerze. Naprawdę nie musiałem tego robić w tej walce. Bo i tak ją wygrywamy z łatwością. Więc niekoniecznie był to dobry ruch. Bardzo by nam się przydał ten trzeci Twisted Fate. Jakbyśmy go mieli w kolejnej szopie. No niestety nie ma. Nie jest za to kolejny Graves, kolejny Kasadin. Shen, który jest bardzo dobry. I myślę, że moglibyśmy go włożyć tutaj na przód walki, bo zadaje bardzo dużo obrażenia. No i zaczynamy. Walka powinna być bez problemu wygrana. Chociaż... No nie, powinna być wygrana. Jakby zrobił jeszcze dwa ulty, to byśmy przegrali, ale... Czy tego nie zrobił? To nie ma problemu. Kupiłem jednak Jace'a.
Z racji tego, że srebrny Jazer jest rzadko kiedy kupowany, a jest potężną jednostką w early game i nieźle się skaluje w late game, jeśli dostaniemy Gnara i Swaina albo Szywane. Ha, niestety ciągle bez upgrade'ów. Moglibyśmy wstawić sobie trzech piratów, tak w ogóle. Ale to chyba jeszcze nie teraz. Chyba jeszcze nie teraz. Nie pokuszę się o to. Nie pokuszę się o to jeszcze. To piąty level już. No niestety przegrana. Nic nie poradzimy. Srebrna Vein zadająca bardzo duże obrażenia. Prawdziwe. Czekam sobie na innych graczy, niestety. Nie wiem, czy czasem nie powinienem sprzedać tej kasety, no jednak kupić Varusa. No dobrze, to mamy tak. Mamy pancerz, mamy różdżkę i mamy płaszcz. Nie bierz miecza, kolego, dziękuję. Nie bierz miecza, kolego. Nie bierz miecza, kolego. Yep. Dziękuję. Ten Guardian Angel jest naprawdę nieocenioną bronią, a tak naprawdę przedmiotem defensywnym, ale pozwala zadać więcej obrażeń, powiedzmy tak sobie szczerze. I dwa Blade Mastery, ale niestety mamy rozdzielona, jestem ciołek. Ale jestem ciołek, naprawdę. O jejku. Dobra, Kenena musimy kupić. Stawiamy go tu. Tego pana się pozbywamy. Kupujemy Varusa. Garena trzeba było włożyć zamiast Mordekaisera, no ale trudno. Zrobimy tak. Duży damage od Blade Mastera Atroxa. Znaczy, Blade Masterem nie jest, ale może zostanie w przyszłości. Znaczy, w sumie jest Blade Masterem, ale nie mamy jego bonusu aktywnego. O, tak powiem. Co teraz? Za dużo mamy złota na ławce, moim zdaniem. Jest Blade Master Upgrade. Bardzo istotny. Bardzo, bardzo istotny upgrade tutaj dostajemy w tej chwili. Możemy włączyć sobie przez demona. I tak naprawdę opłaca nam się teraz zrobić to, co właśnie zrobiłem, co może trochę dziwić, ale Atrox jest takim asem, że generalnie powinien sam wygrywać teraz gierki. Sprzedamy sobie tak tych panów tutaj. Kupimy sobie jeszcze tu. Pytanie teraz tylko ze 100 punktów. Czy chcemy sprzedawać tego Mordekaisera, żeby kupić sobie drugiego Jace'a? Nie myślę, że odpowiedź jest tak. Mordekaisera jeszcze możemy bez problemu znaleźć. Mamy teraz taki power spike w postaci tego Atroxa, że on powinien sam bez problemu walki wygrywać. Więc nie musimy się przejmować tym, że nie zaupgradujemy naszych rycerzy jeszcze. Jak widać, to był mały błąd z tym pancerzem, który rozdałem. Nie trzeba było dawać na tego... na... tego rycerza, to na 100%. Możemy zrobić 20 złota. Jak sprzedamy Jace'y i Lissandrę. Tylko, że jest taka szansa, że jak levelujemy sobie na 6 poziom, to bardzo możliwe, że dostaniemy sobie Branda i w tym momencie robimy elementalistów. Więc poczekamy, co dostaniemy.
Bardzo jest duża szansa, że dostaniemy złoto. Jak dostaniemy złoto, no to w tym momencie mamy 19 złota i sprzedajemy sobie tego gangplanka z powrotem. Nie, nie ma złota. Dobra. To robimy tak. Sprzedajemy Jace'y. Chcemy mieć te 20 złota, tak naprawdę. Fajnie było mieć tego upgrade'owanego Jace'a, ale bardziej potrzebujemy kasę w tym momencie na kolejny level i reroll. I potrzebujemy do tego Kenny. O, jest Kenen. Jest Morgana, jest... O, jejku. Jeden reroll. Nic nam się tu ciekawego nie trafiło. Sprzedamy... No, chociaż Ashka. Nie no, Ashka jest spoko w sumie. Jak sobie patrzę tutaj. Zrobimy jeszcze jeden reroll. Jest Mordekaiser upgrade. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o itemy... Tak naprawdę jedyne co mogliśmy zrobić to Ludens. A ja nie lubię Ludens obecnie. Jest chyba jeszcze zbugowany, że nie zadaje damage'u w cel, tylko w zasięgu obszarowym. Więc jest to mega dziwne. Co, to jeszcze wany, nie? Tak mi się wydaje, ale tutaj Aatrox robi taką rzeźnię. Jak powiedziałem, on będzie sam wygrywał gierki. Bez żadnego problemu. Druga Morgana, dwóch Rengarów. Jeden reroll, bo bym bardzo chciał Morganę albo Kennena. Ale nie. Ale za to jest Sejuani. Mamy dwóch Knightów, mamy dwóch Glacjali. Bardzo mnie to wszystko cieszy tutaj. Tylko naprawdę... Potrzebuję... No nie, Branda jakbyśmy dostali, to byłoby idealnie. Branda wstawiamy z Lissandrą zamiast naszych Rangerów i mamy Golema, Rzeźnika, albo super. Mam teraz 0 golda, więc niestety nic nie zrobimy. Ale jesteśmy na win streaku. Te przedmioty też mnie denerwują, bo nie wiem... Nie wiem za bardzo jak się rozłożyć. O, Draven? No i co teraz? No aż żal nie kupić. A nie mam w ogóle itemów na Dravena. To też jest ciekawe. No ale ten Draven powinien być lepszy niż Kennen obecnie. Tak myślę. Tak myślę, że powinien być lepszy. Akali nie kupujemy. Bo ninja sami nie chcemy grać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Beczki wybuchły jednak, ale spoko. Oj, duży damage do tego pana wchodzi, albo pani. Ale za to ma 50 golda. Stara szkoła, troszkę raczej się nie sprawdza. Piąty level ma, a ja mam już szósty. Zdecydowanie powinien cisnąć tam w level. I rerollować trochę. No i co my tu teraz mamy? Jest Brand. I ten Brand mi się podoba. Niestety. Niestety, niestety. Błyska, płaszcz, Aperot. Tak naprawdę Morello. No nie mam wyboru. Dobrze, no bierzemy w takim wypadku Magic Resist. Nic z tym fantem nie zrobimy. Nic z tym fantem nie zrobimy totalnie. To sprzedajemy. Jeden roll zrobimy. Jest Morgana, jest Ashka. Sprzedajemy tych panów i panie. Morgana wchodzi zamiast Dravena.
Na Atroxie montujemy sobie Magic Resist jak na razie. No i tutaj troszkę jest ciężka sytuacja. Sprzedamy tego Drivena. Coś mi się wydaje, że raczej pójdziemy w Rangerów. Szczególnie, że mamy już Mordekaisera, można by Fantoma wziąć. To nie byłoby złe. Czy to jest ten sam przeciwnik, z którym już graliśmy? Tu dwie rundy temu graliśmy z nim. No, przyznacie, że Aatrox robi niezłą siekę. 6000 damage'u. A 83 sedżu? No dobra, z tego tutaj nic nie zyskujemy. Nie wiem, czy nie zrobić tak ustawienia, żeby ta Morgana troszkę więcej jednak zasięgu miała. Mamy dwa demony. No jakbyśmy mieli jakiś upgrade, na przykład Kennena, albo nawet Lissandry, to bym wstawił zamiast Varusa, ale w tej chwili nie mamy nic po prostu, więc nie będziemy ruszać. Złoty Garen. Coś, jak to jest możliwe? Ja nie wiem. W każdej grze mamy jakieś ludzi, którzy mają złote jednostki już bardzo wcześnie w grze, nie kumam tego. Nie, żeby coś im to dawało, haha, bo mamy Aatroxa rzeźnika. Jak widzicie. 20 złota mamy, nic stąd nie sprzedajemy. No, Gnar jest dobrą jednostką, nawet bardzo dobrą jednostką, ale czekamy tutaj. O, idealnie. Teraz możemy sobie zmienić tak, tak, tak. I czekamy na Branda. Nie, ta Aszka będzie lepsza od tej Lissandry, ale... Ale generalnie nie ma tragedii. No, ale czy chcemy sprzedać Aszkę? Na pewno mógłbym sprzedać tego pana. No kurczę. No chyba sprzedamy Aszkę. Jedną. Tak mi się coś zdaje, bo bardzo bym chciał teraz zewelować i dostać Branda. I wstawić Lissandrę. Kolejny płaszczyk. Dobra, sprzedajemy tą Aszkę. Robimy level. I teraz bardzo potrzebujemy Branda. Ale Branda nie ma. Ale Branda nie ma. I chyba się nie pojawi. No niestety. No niestety. Co my teraz biedni zrobimy? Nie dostaliśmy Branda. Będziemy musieli walczyć bez Branda. Ale hej, mamy Kennena przynajmniej. Mamy przynajmniej Kennena. Który też zadaje teraz srogie obrażenia, a oprócz tego ogłusza przeciwników. Więc jest to dla nas duży plusik. Kupimy tego Cho'Gatha tak w razie czego. Zwiększam minimalnie, także szansa na dostanie Branda. Albo i nie. Jest Brand. Idealnie. Dobra. To teraz tak. Ten pan idzie tu. Ten pan idzie tu. Ta pani idzie, ten pan idzie tu, ten pan idzie tu, 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 tu. Golem się będzie spanował z tej strony. Dobrze, chyba tak zostawimy. Sprzedamy Aszkę, kupimy sobie Yasuo, tak dla Draki. Oj, żeby teraz nam Aatrox czasem nie zginął. Te 7 sekund. Jest okej. Okay. Uuu, ale Kennen wjechał. Jakbyśmy jeszcze Morolo mieli na Kennenie, ale byłoby idealnie. Może my teraz sprzedamy to? Tak, sprzedamy. Sprzedamy, bo potrzebujemy gold. Tak naprawdę nic nas tutaj nie obchodzi już w kompozycji.
Potrzebujemy tylko złoto, 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 złoto. Z racji tego, że na następnym levelu, na 8, ja bym najchętniej tutaj wstawił Kartusa. Z racji, że mamy wtedy synergię z Fantomem. Co byłoby idealne. Nawet jakbym dostał, słuchajcie, jakbym dostał Kindreda albo Kartusa, to bym pomyślał nawet na tym, żeby zrobić Ionic Sparka. Bo on zadaje 125 true damage'u, a ta postać zaczyna ze 100 HP, więc ginie przy pierwszym ulcie swoim. Co nie byłoby głupie. No ten pan też dostanie bardzo dużo obrażenia. Albo pani, chciałem powiedzieć. Ewentualnie zawsze można wstawić Eve, jeśli dostaniemy Eve. Smok. No ale to nie ma szans, żebyśmy go dostali. Już wzięty pod swoje skrzydła. Magic Resist moglibyśmy wziąć, jakbyśmy mieli Kyle, ale też będzie wzięta. Niestety. Niestety, niestety. I co my teraz weźmiemy? Same nieciekawe itemy tutaj. Dwa łuki nieciekawe itemy, nie? To są dopiero jaja. Dobra, no weźmiemy ten łuk. On też daje manę tak naprawdę, bo pamiętajcie, że w tej grze generuje się manę z każdym atakiem. Więc tak naprawdę łuk też daje manę. Static Shift. No nie byłaby to największa tragedia na świecie, jakbym to zbudował. Ale z drugiej strony jesteśmy bardzo silni. Powinniśmy wytrzymać do raptorów bez straty HP. Mamy w ogóle 10 win streak. Też jest jakieś asiorstwo. Dobra, wstawimy sobie łuk na tego pana. Jakbyśmy mogli zrobić w ogóle tutaj jeszcze armor, żeby zrobić Phantom Dancera, to też było zabawnie. Miałby 3 defensywne itemy. Jaka święta trójca. I ty gdzie biegniesz z tym? Ten Pantheon mnie troszkę denerwuje. Bo on nie dostaje obrażeń praktycznie. No, no niestety. Czy ja dobrze widzę, że on ma 6 szywan? Dobrze widzę. Ała. 6 szywan. Ała. 7. Okej. Okay. Jak będziemy widzieć szywany, to będziemy je kupować, żeby on nie dostał ich. Tak naprawdę. Wstawię sobie na lewą stronę, żeby jeśli trafimy kolesia z Blitzcrankiem, to on sobie ściągnie golema do siebie. Srebrna Kyle. Ale tu są jaja się dzieją. Ludzie naprawdę mają srebrną Kyle, a ja nie mogę dwóch brandów jeszcze dobrać? No, powiem wam, że to średnio ciekawe. Średnio ciekawie wygląda, jak ktoś ma srebrną Kyle tak wcześnie. Guardiansi? No, byśmy dostali Pantheona, to może. Ale wygląda to średnio ciekawie. No dobra, załóżmy, zobaczmy jakie będzie dostaniemy przedmioty. Potrzebowalibyśmy Morello. Tak naprawdę. Czyli pasek. Szpatułka, żeby dostać demona. Też nie byłaby z gorsza. Wam powiem. Co by się jeszcze przydało. W sumie te dwie rzeczy najbardziej. Te dwie rzeczy najbardziej. Dobra, jest Magic Resist, to jest okej. Okej. To jest czapka dla maga. Może niekoniecznie. O. Jest Kindred na Fantoma. I to mi się podoba. Jest Kartus. To jeszcze lepiej.
Odpalam się, dobra, jest szywana, to kupujemy. Ale niestety reszty znaleźć nie możemy. Magic Resist na kogo? Na Morganę, tego się wydaje. Dobra, damy też czapkę, zadaję 400 damage'u. Jest to sporo damage'u, nie ukrywam. Kolejna szywana, też kupimy. Ale się będzie denerwował ten pan, albo pani. Jest Brand. Ale jeszcze nam jednego brakuje, no dobra. No nie ma Branda. I co teraz? Musimy poczekać do karuzeli z kolejnym przedmiotem, bo jeśli dostaniemy pancerz, to mamy PDK na Atroxie. Jak dostaniemy coś innego, no to zobaczymy. Jakby mi się przydało, Morello. Ale mamy takie teraz opcje, niestety. Udało się, ale niestety ciągle żyje, więc nie możemy sprzedać tych szywan. Niestety. Brand. Błagam was, ile tych czogatów w ogóle? No nie, no bez sensu to jest. No dobra, zostawimy. Następna runda karuzela. Czemu tych Sejuani też nie możemy trafić? Ile osób gra Sejuani? O Jezu. Ten kolega ma pełne... Nikt nie gra Sejuani, a ja nie mogę żadnej trafić. A tam się wydawało w ogóle. Nie wiem. Wolałem spojrzeć. Ale tam jeden kolega gra pełne noble. Może być problem. Wygrać z tym duchem, chociaż było niełatwo. Ta Eve jest dosyć mocarna. Co my tu mamy? Swaina z łezką. A co mamy? Łezkę i łuk. The Sword of the Divine. To będzie wzięty? Wziął. Dobra, weźmiemy demona w takim wypadku. Na kim tego demona zrobimy? Jakbyśmy mieli Anivię, to może miałby to jakiś sens, ale nie mamy. Przysięgam. Nie jesteśmy w stanie dostać tego, czego chcemy? Cztery demony. Jest Brand. Dobra. Musimy sprzedać wyszywane. Może ten kolega teraz przegra i nie będzie problemu. Na kim jeszcze możemy zrobić demona? Na kartusie, tak myślę. Dobra. Powinniśmy tego pana wyeliminować w tej chwili z rozgrywki. A nie, został na 1 HP. Ten pan przegrywa z noblami. Dobrze widzę. Tak jest. Więc dobrze sprzedaliśmy te dragony. Szywany. Okej, okej. No niestety, generalnie będziemy mieli problem. A z tym właśnie panem od nobli. Bo nie mamy Morello. Ani nie mamy red buffa. I może, jak nam się przeszczęści strasznie, jakbyśmy dostali ze smoka właśnie Morello albo Red Buffa, no to może coś się to uda urodzić. Ale tak będzie ciężko. Więc zobaczymy.
Nie zmieniamy setupu. Tu wszystko działa ok. Blitzcrank będzie brał golema. Tak naprawdę, jak musimy, to gramy z noblami. Zobaczcie tą złotą vein. Jasne. Już się aktywowała, ale przegramy. Uff. Już każdy atak zadaje krytyczne obrażenia, ale to jest dramat. Od razu na początku walki się zainicjowało. To jest tak mało prawdopodobne, a jednak prawdziwe. Ja mam 40 golda i 7 level, w ogóle ja mam 8. Ojejku. Czemu on jeszcze nie levelował? Nie wiem. Thornmail. RFC. O nie, ta Vayne będzie jeszcze potężniejsza. Thornmail. Aha, i Shogun. A co ja? Assassin? No nie. No nie, to najgorsze chyba. Chyba gorzej się nie da. Bo nie zrobię trzech asasynów. A mam w tej chwili jednego. Kurczę, czemu nie sorcerer? Myśmy mieli trzech sorcererów? No ale kogoś musimy zrobić tym asasynem. Od bidy. Chyba Kennena. Tak mi się zdaje. Sprawa, on nie generuje many. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. No nie wiem, no chyba tak zrobimy, żeby ten Kenny nam wpadł do kogoś, ale generalnie jest to średnio dobre, bym tak powiedział, zagranie. On wpadł w ogóle do kogoś? Ja sam już nie wiem. I co, wygramy to? Nie, przegraliśmy. Za dobra ta Szywana. Zdecydowanie za dobra. A mam zasięg 420. Więc powinien skakać na początku bitwy. Pytanie do kogo? Dobra, cofniemy się o jedną stronę, tak? Ciągle nie mamy upgrade'u do Lisandry. Też boli strasznie. Ludzie mają same złote jednostki. Ten pan ma 8 level i nas będzie absolutnie niszczył teraz. Srebrna Kyle z 3 przedmiotami, dobrze widziałem? Dobra, z 2,5 przedmiotu. Chyba nie ma szans tego wygrać. Znaczy, wiem, że nie ma szans tego wygrać. Nie chcę grać z tym panem. On wygra tą grę. On wygra tą grę. Ja bym tylko chciał zająć drugie miejsce, tak naprawdę. O, już od razu widać. Ten pan odpadł. I co teraz? 39 golda, a my mamy 454. Musielibyśmy przeżyć tą jedną rundę, żeby zlevelować do wyższej ligi. A nie będziemy grali na tego z noblami, tylko będziemy grali na tego pana. Więc przesuniemy się do przodu. Tymi stworami. Tak naprawdę. I miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Ta Evelyn też jest tutaj straszna. Kennen, dajesz! O, Kennen! Raz na wozie, raz pod wozem. Taka prawda. Trzecie miejsce też bez tragedii, nie? Ale mogło być lepiej.